Radio Conchita, Radio Conchita. Skandaliczne słowa powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w telewizji publicznej. Ta wypowiedź spotkała się ze zdecydowaną krytyką zarówno polityków, jak i społeczności internetowej. Te słowa nigdy nie powinny paść. Bodnar powinien odejść, apelują posłowie. Opozycja totalna broni jednak rzecznika i tłumaczy, że każdy... Także ten, co nagrodę dostał w Radiu Tok FM, Adam Bodnar został powinien odejść. Widzicie państwo, ten, co nagrodę dostał, powinien miał premier Beatę Szydło za słowa wypowiedziane przed tygodniem w Auschwitz. To, co stało się w Auschwitz, było zorganizowane przez ówczesne państwo niemieckie, III Rzeszę. I trzeba o tym pamiętać, bo nie zawsze ten, kto ma siłę, ma rację. Niemiecki dziennik napisał, że Polska chce przedstawić Holokaust jako czysto niemiecką zbrodnię, w której Polska nie miała udziału. Będąc gościem programu Minęła 20 TVP Info, Bodnar bronił tych stwierdzeń. Musimy pamiętać o tym, że wiele narodów też współuczestniczyło w realizowaniu Holokaustu. W tym także... Jesteście rodziną Radio Maria, jeżeli rozumiecie cokolwiek, a mam nadzieję, że nie są tam szkodnicy. I to nie róbcie pielgrzymek wtedy tam po całym świecie. Jedziemy solidarnie na Jasną Górę wszyscy i ruszcie, słyszysz, że jest w twojej miejscowości, ruszcie, wejdź z tej kanapy. Takie leżenie na tej kanapie to tylko sklerozy. Jeżeli to zrobił nieświadomie, choroby to różne. Trzeba trochę znosić pozytywnych myśli, pozytywnych przeżyć, bożych przeżyć. Kto by jeszcze miał przyjść w domu, będzie gdzie jeździć. Ja baletnica. Ktoś takie ładowanie, akumulator. Idziemy po Matkę Bożą. Matka Boża działa na Jasnej Górze. Odpowiadając na pytanie prowadzącego, wyjaśniłem, iż nie ma żadnej wątpliwości, że za Holokaust byli odpowiedzialni. Jednocześnie pozwoliłem sobie zauważyć, że także wśród Polaków były jednostki, które uczestniczyły w tym straszliwym procederze. Świadczą o tym choćby wyroki śmierci wykonywane przez Armię Krajową na takich ludziach. Warto jednak przypomnieć Adamowi Bodnarowi, że nie mówił o jednostkach, ale o narodzie polskim, który uznał za współwinny Holokaustu. Jeżeli my dobra nie przekazujemy, to ziemne będące emanacją Tam niszczy nas. A komu zależy na tym? To jest kawałeczek, oglądałem historii na tym kanale Historia o Niemczech. Jakie plany w sali trwają dziś negocjacje delegacji polskiej w sprawie tak zwanej relokacji. Ale także wobec rzecznika praw obywatelskich osłabiła pozycję naszej delegacji z premier na czele. Gering, inni, co robili, się na tak zwaną relokację, są ksenofobami, antysemitami. Im się to podoba. Tak jak media zawłaszczyli, a dlaczego? To jest całkowicie nieodpowiedzialne, bo Polacy mają za mało miłości, za mało rozumu mieli, za mało sumienia mieli, prawda? I rozprzedawali Polskę, wszystko. To była AWS, to była SLD, to była Platforma, a i PiS-owcy też, niektórzy byli tacy w tym rządzie, w pierwszym PiS-u, że to... Tak, bo jeden pod drugiego, jeden tak jak mówię. A teraz też może być swój, ale... Odbieraj mu dobre imię, stańcie wszyscy. On nas naduje, populizm. To jest wybitny, że jeden dziad powie do drugiego dziada, potem drugi dziad to wiedzie. Znaczy, nawet gdyby miał nie wierzyć, to jest siła słowa katolickiego i tak wielka, że on wierzy w każdą bzdurę. No, tych ministrów, ale pani Rafalska, minister prawny, czytam, ograniczenie handlu w niedzielę należy wprowadzać etapami. Akurat wprowadzać etapami. To tak na pocieszenie i nie zgadzajmy się na to. Każda niedziela jest dniem świętym, święte dni. Jak nie dorobisz się, jak będziesz w niedzielę pracował, to psu na burzę, diabeł się cieszy. To trzeba przykazanie zachować, niech Polska pokaże Europie, to Niemcy, którzy tak odchodzą od tutaj na tych budowach też wszelkie dziady jest jak na zachodzie, jeden powie, a to kurwa, sytuacja to potrzeba, to będzie jakaś tam ochronia
pielęgniarka, czy to co? No to drugi powtórzy to samo, powie. I on się nie zastanawia, czy to prawda. Tylko po prostu tak jak te różańce, no to to jest to samo. Klepią, klepią. I to się pomnaża. No to się pomnaża. Adam Bodnar wybrany został na rzecznika praw obywatelskich z zarządów PO-PSL. Także widzicie państwo, diabeł wiele, że są pewne rzeczy, kochani, się uczyć świetrze, bo to będę mieć podwórka. Bądźmy normalni, bądźmy normalni. Tamte dobro, o których mówiłem wcześniej, ale to jest tylko dla inteligentnych. I proszę, ja jestem rozczarowany takimi mówieniami. Tyle dobrego robicie, miejcie uwagę. Do końca. To dobry. Tak samo w sprawie życia. I kanał Azoty, zakłady chemiczne, police są dolarcentrum bioskładnikowych nawozów. Pana Boga nie oszuka. Nie mówię, jak jakiś centralny fundamentalny budzić tolerancja i odwrotność w stosunki. To między innymi były prezes Krzysztof Jot oraz byli zarządu na to, na te portale, także na generalny Tomasz Jot. Dość dużo książek dostałem z jedności. Policja straciła 30 milionów złotych. Jedna do modlitwy. Na te portale. Maryja, Matka Nasza, Boża i Nasza. Bardzo dużo nie wiedzą, że kult Maryi chorańczy. No to Adam Kielogaty, brat Albert. I wy macie rację, nie macie rację. Czy na dwoje babcia wróżyła? I dlatego się opiadł. Nigdy nie dało się. Królestwa Bożego. Pierwsze okrunęło. Święty Paweł pierwszy pojawił się w lekcji dziwna o skutę, który stał się czym. Odkrycie na nowo dzięki 50 epizodom biblijnym przesłania owej księgi i pozwólcie się prowadzić tym najpiękniejszym dziełem sztu. Na prawdziwym królu to wybierza Paweł. Historia Kościoła w datach i faktach. Stefan Kostuj. Były organa Skarbu Państwa, które też nadzorować nie podaliśmy niczego. Panie redaktor, co w naszym dzienniku dzisiaj? Też warto wziąć do ręki, dobre rzeczy są. Tego nie znajdziesz nawet w tak zwanych prawicowych mediach, ale na prawicowe media, nazywając się prawicowymi, które wieszają się często na kościele. Zobaczcie, czy to nie jest prawica lewica. Szczególnie myślę tutaj o takim redaktorze, który wystąpił kiedyś bardzo mocno zniszczył może jak centralna grupa, gdzie są wykazywane, a właśnie brak jest strat, trzeba krzywdy naprawić, to była krzywda zrobiona kościołowi w Polsce i temu wspaniałemu starczywisku w czasach, jak ciężko pomyśleć, że to bardzo myśmy uderzają w kapłanów, że to mogą pokazywać, że było inaczej. To jest i obserwujcie, powstaje też właśnie prawica, nazywają się prawicą laic, czyli kościół używany, instrumentalny. To nawet Krzysztof oni Ewangelię napisze, była taka gazeta, która się witających turystów wjeżdżających do Puszczy Białowieskiej, tak zwani ekolodzy w podobny sposób obrażali dziś ministra środowiska, który wraz z leśnikami prezentował stan dobyczy ambasadorom kilkunastu państw. Puszczę przed rozprzestrzenianiem się kornika drukarza. Wraz z liberalno-lewicowymi mediami przekonują, że to zwykły wypłat grzyw na sprzedaż. To nieprawda, podkreśla Mieczysław Gmiter ze społecznego obrony Puszczy Białowieskiej. Jaka to robota? Przegłosowanie obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Debiut na poligonie. Pierwsi żołnierze obrony terytorialnej są już po pierwszych ćwiczeniach. Mają za sobą 15-dniowe szkolenie. Szczegóły w naszym dzienniku. Hiszpanie dzieci wybierają płeć. Dlaczego edukacji domowej? Czyli, że widzicie państwo, Hiszpanie trafiają do sądu. Czytam w naszym dzienniku. To znaczy, o co chodzi? Dobre obiady. Sprawdzone przepisy na cały tydzień. Hiszpanie trafiają do sądu. Ja myślę, że... Bardzo dobrze.
Były to wybrane programy, tematy, artykuły. Najwyższy czas. A mówi, że już PiS to 2 lata rządzi. Ja mi bardzo dobrze, że rządzi. No niech rządzi, proszę państwa, niech rządzi. Trzeba pamiętać. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Już robimy, odkrywamy na bliska tych, którzy pomagali ratowaniu Żydów. Upadek nadworznego księdza Platformy. No tak jak ksiądz Rydzyk mówił, że nawet i ci sami swoi, tak. Nawet i ci sami swoi to robią. Co robią? Różne rzeczy robią. My te najpiękniejsze wzorce tych męczenników pokazujemy. Gdzie za rękę prowadzi mnie, gdy ciemno jest, gdy ciemno jest. Państwo, jesteśmy tutaj u słoików warszawskich, no to więc musimy mieć trochę tych akcesoriów warszawskich, tych słoików. I akcesoriów musimy mieć. Wspierają nas ci, którzy są często biedni. Tak, nie bogaci. Otóż sobie odejmują i tę świątynię budujemy i radio utrzymujemy. Dzięki nam, takim ludziom, którzy czują, mają serce i wiedzą o co tu chodzi. Nie rozpośpiewa, bo wiemy, że tak jest teraz pójść do fotografii. Był taki konkurs, który mieliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na niesienie dobrego imienia Polaków. I to jest konkurs, tam jest misja specjalna, tam nie można poznajomość. Dostaliśmy naszą kaplicę na uwiecznianie tych, którzy ratowali Polaków, dostaliśmy kiedyś 200 tysięcy. Widzimy też pieniędzy. To jest 7%, tylko mały procent tego, co kosztowało to. Na to tylko na badania pracuje w tej chwili na tym 12 osób. Odbieramy telefony od was, zaraz też podam do tego instytutu, podajcie nazwiska. Mam nadzieję, że zwrócą się ludzie to sukcesywnie, nie od razu, bo jest dużo tych nazwisk, badają ci ludzie. Nagrywamy świadectwa na audio, wideo, dokumenty, jeżeli mają jakieś zdjęcia czy coś, jeżeli chcą przekazać, zbieramy to. Będziemy to rozbudować jeszcze bardziej, proszę państwa. Dostaliśmy tyle za tego rządu na tę kaplicę. A co telewizor i telewizor? Oj, Rydzyk dostał. No bo przecież, no to mamy tu takie... Wcześniej Gody Miller była podsekretarzem stanu USA do spraw kontroli zbroi i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziś zastępca sekretarza generalnego NATO przybyła do Bydgoszczy, gdzie złożyła wizytę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych. To tutaj już po raz siódmy odbywają się najbliższe natowskie szkolenia specjalistów światowego dnia łączności CIMIX. My nie boimy się tego, żeby ludzie patrzyli. Czy my to dla siebie bierzemy, czy dla Polski, dla Kościoła. Ja już, proszę państwa, właśnie tyle, i oni byli trochę pieniądze, 200 tysięcy. To było tyle, co no jakiś mały procent, to też ważne. Ale to nawet nie wystarczyło, co zapłacenie, wypisanie w tej granicie nazwy. A całość kaplicy kosztowała parę milionów. Proszę zobaczyć, jak to jest zrobione. To musi być porządnie zrobione. Nasz jeszcze na dziadostwo, bo tyle co, to jest na chwilę tylko. Trzeba zrobić raz, a dobrze. I tak robimy, proszę państwa, i Kościół też ma być piękny. I taka matka też ma być piękna. Oczywiście będziemy pracować dalej, pracujemy tak. Na tylko badania dotąd przez te lata, przez te prawie 5 lat, ponad 4, wydaliśmy już, proszę państwa, około 1 400 000. To jest strasznie dużo pieniędzy. Ale to kosztuje wszystko, chociaż my to przegarujemy bardzo, bardzo uważnie. Żeby tak, no nie tak, że nie rozrzutnie. No w każdym razie, proszę państwa, i co? No i tu propaganda, tak. Tyle razy się rządzili Platforma, SLD i inni, jak USA, zrobiliście coś takiego, żeby uwierzyć nazwiska tych, co byli mordowani za Żydów, po drogie Żydów, za podanie kratu, krągi chleba, czy szklankę wody, czy ukrywanie, a byli tacy Polacy. A co zrobiliście?
przeciwko temu, jak wyzywali na to tacy semitów, jakichś tam ludzi, prawda, Emmanuel Macron i tak dalej. Powiedział, że decydują się na rezygnację z zasad i odwracają się plecami do Europy. To jest cyniczne podejście do Unii Europejskiej, służy im ona do rozdzielania pieniędzy bez przestrzegania jej wartości, mówił Macron. Nieprawdziwie Polacy. To najwyżej niektórzy Polacy dają Polacy, którzy są idą na usługi. Zawsze byli. Volksdeutsche byli do nas. O, i upadek nadwornego księdza Platformy. Co inne kraje w następcy są te. Na przykład środkowe europejskie. Kochani, trzymajmy się razem. Faryzejskie błyski, faryzejskie blaski, bo dzisiaj mówimy o faryzeuszach, o saduceuszach. Tutaj ksiądz tak chytrze mówi, że tak świeccy ludzie też tak ubierają się na biało, jasno. No i ja mam biały też, jako kobieta założę biały garnitur do filmu Nauka Kubiak będzie kręciła. Jak wygrać wyścig z Eugeniką? Badania mogą tak być należycie finansowane. Będzie Eugenik. I tak dalej. Prześladowani za wiarę. Gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie boję się, gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie. Takich przypadków jest więcej. Co trzy minuty teraz ginie chrześcijanin. Tak. I Unia Europejska milczy, ONZ milczy. Co trzy minuty chrześcijanin ginie. Do słów francuskiego przywódcy odniósł się, że w Polsce też kiedy Francji Emmanuel Macron, który ma zamiar zabrać się w Brukseli z Parlamentu, wyjaśni swoje spotkanie prowadzi mnie, prowadzi mnie. Mówi zagrożenie w skale jest realne. I upomina się, że ci kierowcy byli bezpieczni, polscy też. Do rządu francuskiego są gotowi pomagać nawet naszymi siłami tam. Proszę Państwa, uroczystość 140. rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Gieczwałdzie. Warto zwrócić na to uwagę, co to jest Gieczwałdzie. Długo przed Fatimą Matka Boża w Gieczwałdzie się objawiała. Tak. I Matka Boska objawiała się. I Matka w Gieczwałdzie objawiała się. Gdy ciemno jest, gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie. Prowadzimy mnie. Upadek nadwornego księdza Platformy. I święty biskup. I u nas wszystko widzą Państwo, jest na żywo. My tu nic nie kręcimy. U nas wszystko jest na żywo. U nas na żywo, tu wszystko jest. Pawła Bortkiewicza, ksiądz profesor będzie prowadził. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Pierwsza część, pamięć i tożsamość. Proszę Państwa, tutaj wokół tego będzie, zapraszamy bractwo i nie tylko bractwo. Wszyscy, i zapraszamy bractwo to. Bractwo. Bractwo to. Nie boję się, gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie. Można już 13 i kończymy 16 mszą świętą i po mszy świętej objazd. Zapraszamy od 13 do 16 lipca i podam też telefon do sanktuarium, do instytutu do też podam telefon, proszę Państwa. I zapraszamy i do Fundacji Naszej do reklamy. Książka. Dobre nie boję się. A z Fundacji Naszej Przyszłości, proszę, jak tam upadek w sieci, rozgłaszacie. Katalog księgarni językowej. Oczywiście nie są tu wszystkie książki, ale jest o tych książkach, bardzo szybko się czyta, jest upadek zdjęcie, okładki tej książki. Rozgłaszacie. Stary zdań na temat tej książki, na temat tego, co proponują. Proponują od zdrowia fizycznego do psychicznego, do zdrowia duchowego, od dzieci do młodzieży, proszę Państwa.
od małych dzieci przez młodzież do młodzieży i dla dorosłych. Bóg i ojczyzna, Bóg, honor i ojczyzna, w tym kluczu idziemy, proszę Państwa. Tak, ciekawe rzeczy, czytajmy, koniecznie dajmy innym. Tak samo polecam bardzo serdecznie... I dajmy innym poczekać też... ...miesięcznik bardzo dobry... Ojciec za rękę, to nie to pesce. Rozwija się Twoje myślenie, Twoje wyobraźnie. Inaczej działa... To jest historia, to euforia. Internet nawet. Jakie są procesy zachodzą w człowieku, warto się nad tym zastanowić. Inaczej jeszcze raz. I jakie procesy zachodzą dziś? Państwa telefony podaję do instytucji. Hiszpanii. W sanktuarium zgłaszamy się z tymi sprawami, że ktoś jest chamem, mało ma tolerancji. I tak. Prosimy też o zgłaszanie pielgrzymek wcześniej. To o wiele ułatwi, bardziej ułatwi wszystko. Zapedała 15 tysięcy. Za kurwę 10 tysięcy. Na Polski, na Polski. Nie boję się. Gdyby ciemno, ojciec za rękę prowadzi mnie. Radio Koncita. Nie chcemy żadnych kretów, proszę Państwa, ani szkodników i dlatego taka ostrożność. Podam telefon, gdzie zgłaszać się także na noclegi. Przyjmujemy całe grupy w akademikach. Tam pokoje są przyzwoite bardzo. Całe noclegi, kup se papegi, całe noclegi, kup se papegi, gdy tu nadaje radio kończy, nikt przecież o nic tu się nie pyta, wszystko już wiesz, wszystko już wiesz, gdy czytasz Biblię i jesteś jak nie kapes. To nie może być, autobus jedzie i nie. Jest, można też coś zjeść, ale moja zupa, jeżeli wystarczy na tyle, jak jest bardzo dużo zabiera. Ucieka od ludzi autobus, ucieka. Chamstwo, dziady, dziadostwo. Draństwo. No i zajadne, mówi Rumunka, jeszcze i skurwy tył. Różne smaki. Teraz zabrakło mi cykulnowego. Pani lubi sterować? Nie wiem, czy nawet ja mam tego. Ja lubię truskawkowe. Miętowe, truskawkowe też są różne. Tam widziałem... Anita, na darmo lody. To jest już z czego wygrać, nie? Teraz nie taka pogoda, że na rzecz można się trochę ochłodzić takim lodem. Jak się z autokaru wychodzi. I tam wewnątrz jest chłodny. Z autokaru wychodzi. Bez klimatyzacji. A loda żerwe. Na zewnątrz też chodzi. No i to, a więc jak ten akademik wygląda? A trochę lat było temu, jak mieszkałam, ale jak pierwszy raz przyjechałam, to tylko słyszałam z anteny, jakie tam są warunki, no ale taki lekki szok przeżyłam, że tak mogą studenci mieszkać. Nie, nie, właśnie nie, takie zaskoczenie, że tak mogą w takich warunkach dobrych. Jak szanują, to też, ale sami brudacy też się zdarzają, niewielu ich, ale zdarzają. Są brudacy i są brudacy. Mają brudy, brudne kutasy. Ale pani? Akurat mi się udało mieszkać w dwupokojowym, w dwuosobowym pokoju, tak. Dwa lata tak mieszkałam. Pani miała szczęście. Chyba pierwsza zadzwoniłam. Proszę Państwa, to są rzeczy, gdzie trzyosobowy, dwuosobowy jest. Jest lodówka, łazienka, to jest bardzo ważne, bo w innych akademikach gdzieś tam, jak słyszałam, to czasami jest jedna łazienka na cały korytarz. Tak, to jest straszne. A jeszcze a to są brudy, brudy, brudy. Albo jeszcze bardziej za brudy. Tak, ale lodówka też jest bardzo ważna. Czy rodzice coś czasami prześlą, prawda? Czy coś tam na... Radio kończy, gdy ciemno nie. No to też tak się pewnie zdarza. Może się zdarzyć, ale to jak się... Ojciec za rękę, zobaczy mnie. Gdy ciemno suszarki, gdy ciemno, na każdym piętrze. Ojciec na rękę, gdy ciemno jest, gdy ciemno jest, gdy ciemno jest. Takie historie są skromne, ale... Tak, te siłownia fitness bardzo dużo młodzieży korzysta właśnie z fitnessu. Tak, tak, jest bardzo, bardzo, tak dziękuję. Proszę Państwa, tutaj podaję telefon w takim razie tam.
Ujcie za rękę. Prowadzi mnie. Na jasną górę, ogłaszanie. Państwo też podajcie do prasy miejscowej, może, jeżeli są życzliwi. Do prasy miejscowej. Na nie rozwiesić, jak to się prawda? Przychodzą ludzie, ma co robić, plakat ręcznie, zapraszamy. Dość duży, żeby dość duże litery były. Prasy miejscowej. My się spotkamy. No, Karowej. Na Karowej. Na Karowej. Na Karowej. Na noclegi. Podaję telefon. 56. Mamy z tobą upadek nadwornego księdza Platformy. Ojciec Zarek. Prowadzi mnie. Już do domu ludzie idą, niektórzy, bardzo dobrze. A tu jeszcze wydzielenie betonu. I jutro piątek w OLND. Ja grubo wszędzie. W OLND. Tak, ale popatrzmy, ile jest dobry. Dobry w obszarze. Jakoś znosi, bo tak to by pewno by nas nie znieść. Ziemia sobie nie dał rady znaleźć. Poszerzajmy przestrzeń, żeby było coraz więcej porządnych też. I katolików też, żeby kochali Pana Boga, Kościół i Ojczyznę, a nie służyli, kolaborowali. Także proszę Państwa, to ksiądz Rydzyk dobrze mówi, że sami katolicy są nielojalni i opowiadają o Kościele katolickim głupoty, też rozmyślają. No. Tylko religia świadków Jehowy jest taka, że świadkowie Jehowy o sobie nigdy nie mówią źle. Gdybym ja poszła głosić od domu do domu i zaczęła opowiadać bzdury, jak rzadko który, że świadkowie Jehowy są złodziejami, że świadkowie Jehowy na przykład krew piją, się gwałcą raz tam na miesiąc, na rok, tak to opowiadały te... No głupoty, przecież to takie głupoty, że już naprawdę o tym opowiadają tylko jakieś same głupie ciosy. Ojciec za rękę prowadzi mnie, gdy ciemno jest. Prowadzi mnie, prowadzi mnie, prowadzi mnie. Przyjeżdżają nam tu z Ciechocinka, z Inowrocławia, niektórzy są bardzo... Oj, myśmy byli w Ciechocinku, z Tereską, z Szydenką, to ryczałyśmy ze śmiechu za nim, naprawdę już. Oburzyli się na mnie, gdy powiedział, proszę spokojnie, tutaj cicho. Oburzyli się. Jakieś szymerko? Ryczały się. Jakieś szymerko? Ryczały się. Spróbuję tak się zachować. Ryczmy. W synagodze albo... No w synagodze? Nie można się śmiać. Nie można się śmiać. 168, 247. W niedzielę msza święta o 8, 12 i 19. I 18. Przed zawsze jest jeszcze południe różaniec. Rano jest jutrznia, w niedzielę godzinki. Ojciec na rękę. Wieczory, prowadzi mnie. Do dnia. We wtorki zawsze nowenna do świętego Jana Pawła II. Proszę Państwa, tyle i jeszcze nasza przyszłość, książki, kochani. Proście zawsze, jak kupujecie coś, od razu splendor. Zobaczycie. Bardzo dobre rzeczy to są. Bardzo dobre rzeczy. Ludzie się wysilają. I dobre rzeczy. Pamiątki różne. 373, 11, 60 do 61. 373, 11, 60, 61 i kierunkowy 96. I dobre rzeczy, też tutaj żyje, też tutaj żyje. 58-39, kierunkowy 22. I proszę Państwa, oczywiście nasza pielgrzymka, a jeszcze co do książek, to jest bardzo dobre, są też pamiątki z... Także o księżach. Tyle informacji. O, ja. Tego sanktuarii, tam na przykład nie wszystko wiemy. Jacy święci, kto tam jest? I jacy święci, i co się święci. Dobrze jest, dobrze jest.
mały albumy. Trzeba zdać test. Trzeba zdać. Gdzie u nas wszystko na żywo. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdnowej Ewangelizacji, kiedy geria telewizji trwa. Także dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maryja. To jest nieprawda. A teraz wiecie Państwo, co wysmarowali? Nowoczesna Radio Maryja. Rząd dał wspierają Radio Maryja i po kolei wymieniają. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Ta wicemarszałek z Nowoczesnej też. Dobra. To Nowoczesna. Nie jest Nowoczesna. Nienawiść nie jest Nowoczesna. Niech ci posłowie też rozmawiają merytorycznie, co zrobić dla narodu, a nie gryźć i służyć obcym siłom. Dziękujemy za pomoc Radiu Maryja. Przemysł każdemu, kto myśli, telewizji trwa w wybudowaniu świątyni do końca i tak dalej. Proszę Państwa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego Strzebin. Podam parę nazwisk na ręce Państwa. Dziękujemy wszystkim. Wojciech, Teresa, Badura, Elżbieta, Nowak, Klara, Płaszczymonka, Jadwiga, Wilczek, Alfons, Ochman, Irena, Gatys, Jadwiga, Gębała, Maria i osoba ze znakiem zapytania nie podała nazwiska. Z miejscowości Ramiona. Piękna miejscowość. O tu na bar dla Radia Maryja. Nie, na Radio Maryja dajemy to. Bardzo dziękujemy, ale dziękujemy za Waszą życzliwość. Pani Gosył Kazimiera przysłała to. Ramiona 4, to jest mazowieckie, Poczta Baranowo. Proszę Państwa, Baranowo też jest koło Poznania. Tam pani Irena działa i pozdrawiam i wnuków, wszystkich dzieci. Tak, każdego ma wszędzie i w Poznaniu też. Wszędzie. I otóż tak, to jest diecezja łomżyńska. Oto ofiara Stabaka Eleonora, Eugeniusz, Kucińska, Leokadia, Grzyb Jadwiga i Czesław, Mydło Jadwiga, Tabaka Alina, Gosel Kazimiera. Bardzo dziękujemy serdecznie za Waszą życzliwość. I kochani, teraz pielgrzymka, jeszcze raz pielgrzymka. Proszę Państwa, jest pogrzeb. Mamy ojca Dariusza Siedzibie. Mamy ojca Dariusza zamiast papieża. Może lepszy nam przykład, może lepszy nam wzór do. I proszę Państwa, może podam jeszcze tak szybciutko, patrzę gdzie mniej. O, do Garwoli podam. Od Jadwigi do Dziadygi. Obrotowe radio kończy. I Jeżowe też. On jest bardzo taki solidny. A że w ogóle to KFM do kończy, ta Barbie Baby Langstrom Extra. Nie boję się, gdy ciemno jest. Radio kończy. To dobry gest. Upadek Nadwornego. Księdza Platformy. Upadek księdza Platformy Obywatelskiej. Obywatelskiej. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Dobry księdz. A więc Konstancin Jeziorna z Kolinów, Konstantyn Włoski. Konstantyn Jeziorna. Czy ty? 720-138-263. Powtarzam, 720-138-263. Powtarzam, 576-275-219. Kończę, też zaraz podam, bo to zobaczyłem. Jeszcze Jeżowe koło Ludnika nad Sanem. Przy parach narodzenia Świętej Marii Panny. Radio Marii. Telefon 15-870-493. Jesteśmy na wymowie.
99. Jeszcze gdzieś w Anatolii. Częstochowskie pani Iwonę. Tam kiedyś pani siostra Daniela pracowała w nim. Karbonie, proszę teraz o modlitwę. Tam Daniela pracowała. A świnia tu wrzeszczała, jak wrzeszczała, po kątach wszystkich porozstawiała. Świnia, świnia, tu wrzeszczała, po kątach wszystkich porozstawiała. Po kątach tu wszystkich porozstawiała. Świnia tu wrzeszczała. Alleluja, Silvu Pre, bo ty jest moją natolicką. 696-328-915, powtarzam, 696-328-915. Kochani, nie siedzieć w domu. Nie siedzieć w domu, nie siedzieć w domu, bo w domu ludzie umierają, gdy coś tam gremy, bo w domu ludzie umierają. Przecież wiesz o tym jest, jak wojsko. Jak wojsko, stać ruszymy. Jakieś różne partie, które nazywają się wiedzą, że służą nie Panu Bogu i nie ojczyźnie. Przeróżne ideologie idą na Polskę. Jak w imieniu age to gender. W imieniu age. Gender gay. Dotknie to wasze dzieci. Gdy coś tam gremy. A można skazić bardzo szybko. Oni idą przez media, przez szkoły, przedszkola, uczelnie. Wszędzie trzeba sprawdzić. Ufać, ale zaufanie pod kontrolą. I ufać nie od razu. Dziękuję serdecznie. W takich czasach żyjemy i damy radę. Szczęść Boże. Ojciec Dawid. Oczywiście ze świętym Alfonsem Marią Delikłotkę. No Dawid ze świętym Alfonsem. O Jezu, jestem dobrej myśli. Och, czekam, co mi się przyśni. Co mi się przyśni. Alfons de Ligore. KGB, co? KGB i Gestapo, spisek przeciw Piusowi XII. KGB i Gestapo. No to czyli, że widzicie Państwo, z jednej strony i z drugiej strony też tego Piusa XII osaczyli, być może on był jako niedoskonały, słaby człowiek, nie od razu wierzyć trzeba było, tak jak ksiądz Rydzyk powiedział, ponieważ papież jest omylny, no to się dał wciągnąć w te manipulacje różne, no i błogosławił Hitlera, błogosławił Mussoliniego, bo oni chcieli być błogosławieni, chcieli być uznani, no, przez kogoś, przez papieża, no to czy nieprawda Jezus powiedział, że nie nazywajcie nikogo ojcem swoim, bo tylko ten jeden jest ten ojciec w niebie, no tak? Powiedział Jezus Chrystos, Chrystos, Jezus Chrystos. Radio kończy. I proszę być już z nami, oczywiście. Rozpoczynając czas naszej medytacji, według wskazania świętego Alfonsa Marii de Liguriego, świętego Alfonsa, świętego Alfonsa Maria de Liguori. Najmiłosierniejszy nasz Panie Jezu Chryste, pragniemy uczcić Twoje przepełnione miłością serce. Także proszę Państwa, cóż, no czas dzisiaj wolno leci, ludzie do domu poszli. Bardzo dobrze, niech sobie idą, proszę Państwa. 12 nie ma.
głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, Budrysu. Wieczność. Tej miłości niepojętej, której pewne są Twoje słowa i czyny. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że umarłeś. Także proszę Państwa, proszę się nie denerwować. Modlitwa teraz jest, proszę Państwa. I może być tak, że światło zgasło. Także proszę cierpliwie czekać, że światło zgasło. Tak, bo oni tam manipulują z tyłu. I oczywiście, że światło zgasło. Zaraz zobaczymy. No nie ma światła, tak. To jest też taka złośliwość przedmiotów martwych. Ale będziemy dalej kontynuować temat dzisiaj o faryzeuszach, o saduceuszach, o spiskach różnych na faryzeuszy, na saduceuszy. To jeszcze jest nic. To było jeszcze nic. Ale jak Babilon Wielki zginie, jak oni rzucą się na religie fałszywe, przecież tych religii to jest bardzo dużo, bo Babilon Wielki to są religie. Wiele jest religii. Religie fałszywe. I przyjdzie taka moda, że nawet nikt się nie spodziewa, taka moda, że skasują wszystkie religie. No. Także ten ksiądz jest upadły. Także Radio Koncita. I proszę być z nami, gdy to nasze tutaj, proszę Państwa, Radio Koncita nadaje. Spokojnie, cicho, nic się nie dzieje. Tak. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między...